Cześć, z tej strony Mateusz, zapraszam na kolejny odcinek na Chłopski Rozum TV. Na początku tego odcinka chciałbym zaznaczyć, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem rozpoczęcia obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w listopadzie, co wiele sklepów próbuje usilnie zrobić. Jednak no i w moim programie ten temat musi w końcu zagościć, głównie dlatego, że niektóre rzeczy po prostu trzeba zrobić wcześniej. I właśnie jedną z takich rzeczy jest zarobienie ciasta na prawdziwy staropolski piernik świąteczny. Ciasto na staropolski piernik powinno dojrzewać minimum przez 2 tygodnie, a najlepiej przez 4. Także za 4 tygodnie spotkamy się na jego wspólne pieczenie, a dzisiaj zarobimy ciasto. Mamy przed sobą składniki, które będą nam dzisiaj potrzebne. I tak zaczynamy od 0,5 kg ciekłego miodu, do tego 250 g smalca wieprzowego, 2 szklanki cukru, 0,5 szklanki mleka, 3 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej, 1 płaska łyżeczka soli, 3 jaja, 3 paczki przyprawy do piernika, takiej po 40 gramów, czyli razem 120 gramów przyprawy do piernika i oczywiście mąka, kilogram mąki. Cały przepis znajdziecie oczywiście na stronie mojego bloga na chłopskirozum.com.pl. Wykonanie tego przepisu zaczynamy wyjątkowo, bo na gazówce, dokładniej w garnku, najlepiej emaliowanym, w każdym razie nie metalowym, w którym już zaczyna rozpuszczać się na minimalnym ogniu smalec. Smalcowi świetnie idzie rozpuszczanie się. Teraz dodajemy do niego 2 szklanki cukru i przelewamy całą zawartość garnka, mega tłustą i mega słodką. Zaczynamy mieszać i mieszamy tak długo, aż wszystkie składniki się nie połączą i podgrzewamy prawie do wrzenia, ale musimy bardzo uważać, aby cała masa nie osiągnęła tej temperatury. Cała masa jest już naprawdę bardzo, bardzo gorąca. Nic z niej nie paruje, bo prawdę mówiąc, co ma parować. Właściwie nie ma tu wody. I teraz tak, mamy jednolitą konsystencję. Cukier prawie w całości się rozpuścił. I teraz studzimy całą masę, zanim przełożymy ją do misy robota. Minęły już 2 godziny po zestawieniu naszej masy smalcowo-miodowo-cukrowej z gazu i jest ona już przełożona do misy robota i jest naprawdę, naprawdę gęsta. Teraz już nie pozostało nam naprawdę nic trudnego do wykonania, oczywiście pod warunkiem, że korzystamy z robota, dlatego że wszystkie składniki pozostałe przenosimy do misy i zagniatamy na wolnych obrotach bardzo długo, tak aby ciasto było jednolite i zwarte. Jedyne co musimy zrobić wcześniej, to rozpuścić 3 płaskie łyżeczki sody w 0,5 szklanki mleka. W misie mamy już wszystkie składniki. Dolewamy tylko mleko z rozpuszczoną sodą. Powoli zanurzamy ramię robota w misie i na małych obrotach zaczynamy wyrabiać. No i gotowe, ciasto wyrabiało się aż przez 20 minut i teraz jest gładziutkie, jednolite i dosyć płynne jak na ciasto na pierniki, ale spokojnie w czasie dojrzewania ta konsystencja się zmieni. W międzyczasie umyłem i wyparzyłem mój kamionkowy garnek, do którego zaraz trafi nasze ciasto, oraz przygotowałem sobie nową, cienką ściereczkę kuchenną, którą dokładnie to ciasto obłożę. Masa ciasta jest już w środku w naszym kamionkowym garnku. Teraz obłożę je dokładnie kuchenną ściereczką. Przykrywamy i zapominamy o temacie na 4 tygodnie. Kochani, nasze ciasto na staropolski piernik świąteczny jest już gotowe. Teraz przez miesiąc będzie czekało na swój wielki finał tuż przed świętami Bożego Narodzenia. A wy
podejmijcie wyzwanie i zróbcie je sami. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, zróbcie to właśnie teraz tym czerwonym przyciskiem tam na dole. Do tego zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, jak wam się podobało. No i koniecznie spróbujcie tego sami w domu. Tak na chłopski rozum.